Dobry wieczór. Witamy na kolejnym magicznym, ciepłym wieczorze z piękną opowieścią wigilijną Charlesa Dickensa. Przyszła kolej na panią Wilbur. W jej tłumoku znajdowały się prześcieradła, serwety i trochę ubrania. Dalej staroświeckie srebrne łyżeczki do herbaty, szczypce do cukru i trochę obuwia. Jej rachunek również został zapisany na ścianie. Zawsze mam względy dla dam i dlatego więcej im płacę. Ta słabość doprowadzi mnie do ruiny, wyrzekł stary Joe. Twój rachunek, panie Wilbur. Jeżeli zażądasz choć o jednego pensa więcej, to gotów jestem cofnąć moją hojność. A teraz, Joe, zejrzyj do mojego tłumoka, rzekła posługaczka. Joe ukląkł na ziemi i rozmotawszy nieskończoną liczbę słupów, wydobył ogromny zwój ciemnej materii. Co to takiego? Mruknął pod nosem. Kotary od łóżka? Zgadza się, odparła śmiejąc się posługaczka. Czyżbyś, kochana przyjaciółko, ściągnęła firanki, kółka, chwasty, słowem całe urządzenie wtedy, kiedy jeszcze leżał w łóżku? Zapytał Joe. Zgadłeś, odparła posługaczka. Czyżby to nie była odpowiednia pora na to? W tej sprawie muszę ci oddać sprawiedliwość. Droga przyjaciółko, rzekł Joe. Urodziłaś się w czepku i jesteś na drodze do zrobienia majątku. Zapewniam cię, ojcze Joe, rzekła poważnie posługaczka, że wobec takiego człowieka wszelkie skrupuły byłyby śmieszne. Tak jest, uważałabym się za naiwną, gdybym nie skorzystała z takiej okazji i niczego sobie nie wzięła. Ostrożnie z lampą, Joe, dodała. Zatłuścisz kołdrę oliwą. To jego kołdra? Zapytał Joe. A czyja? Nie zaziębi się przecież bez niej, nie dostanie kataru. Nie o to chodzi, przerwał Joe. Obawiam się, czy nie umarł na jakąś zaraźliwą chorobę. Bądź spokojny, ojcze Joe, zapewniła go posługaczka. Nie byłabym tak spragniona jego towarzystwa, żebym się miała narazić na niebezpieczeństwo. Nie kręciłabym się przy nim, gdyby go toczyła jakaś zaraza. Miłe mi jeszcze życie. Przypatrz się tej koszuli, ojcze Joe. Zaręczam, że możesz wypaczyć oczy, a nie znajdziesz ani jednej dziurki, nawet śladu przetarcia. To najlepsza koszula, jaką nieboszczyk posiadał. Szczęście, że tam byłam, bo inaczej zmarnowaliby ją. W jaki sposób? Zapytał zaciekawiony Joe. Położyliby ją na nieboszczyka i pochowaliby go w niej, odparła, śmiejąc się posługaczka. Znalazł się nawet jakiś głupiec, co już ją włożył na trupa. Spostrzegłam to w samą porę i zdjęłam z niego tę piękną sztukę białego płótna. Perlaku, pójść do grobu niełaska? Sądzę, że perkal jest najstosowniejszy dla nieboszczyków, a szczególnie dla tego starego Sknery. Scrooge z przerażeniem przysłuchiwał się tej rozmowie. Ludzie ci, siedzący ciasno jedno przy drugim wokół zdobyczy, sprawiali wrażenie drapieżnych zwierząt. Budzili w nim taki wstręt, jak bezwstydne demony prowadzące targ o świeżego trupa. Ha, rozprawiała w dalszym ciągu posługaczka, zaśmiewając się, podczas gdy Joe, wydobywszy z ukrycia flanelowy worek z pieniędzmi, odliczał każdemu z trójki przypadającą należność. To była jedna dobra rzecz, na jaką zdobył się w całym swoim życiu. Zawsze wszystkich odtrącał od siebie. Pewnie po to, żebyśmy mogli pożywić się trochę po jego śmierci. Duchu, szepnął Scrooge, drżąc jak w febrze. Zrozumiałem, wszystko zrozumiałem. Los tego nieszczęśnika może być moim losem. Do takiego końca prowadzisz życie, jakie pędzę. Boże miłosierny, co ja widzę? Po tym okrzyku cofnął się przerażony. Obraz zmienił się nagle i Scrooge znalazł się tuż przy łóżku, bez kotar, na którym pod brudnym prześcieradłem ktoś leżał. W straszny sposób wyjaśniało to wszystko, co przed chwilą widział i słyszał. Pokój był ciemny. Tak ciemny, że nie można było dokładnie widzieć, co w nim się znajduje.
chociaż Scrooge, poruszony jakimś wewnętrznym nakazem, uważnie rozglądał się na wszystkie strony. Słabe światło przedostające się z zewnątrz padało prosto na łóżko, gdzie leżał trup ograbionego, opuszczonego przez wszystkich człowieka. Scrooge spojrzał na ducha, jego ręka wskazywała głowę trupa. Ciało było tak niedbale okryte, że wystarczyło jedno dotknięcie, aby je odsłonić. Scrooge chciał to uczynić, pragnął zobaczyć twarz nieboszczyka, ale brakowało mu sił. O zimna, straszna śmierci. Możesz tu sobie wznieść tron, otoczyć go wszystkimi okrutnościami, jakimi rozporządzasz. Gdyż to jest twoje królestwo, lecz nie jesteś w stanie skazić jednego włosa na głowie miłowanej. Nie możesz skazić ani jednego rysu szlachetnej twarzy. Cóż z tego, że ręka takiego człowieka stężeje i bezwładna opadnie? Co z tego, że jego krew stężeje, a serce przestanie bić? Ta ręka była otwarta, hojna, dobroczynna. To serce czuło i kochało gorąco. Nikt tych słów nie wymówił, a jednak Scrooge dokładnie je słyszał, gdy patrzył na leżącego w łóżku nieboszczyka. Gdyby ten człowiek ożył, myślał Scrooge, gdyby mógł rozpocząć nowe życie, co by powiedział o swojej przyszłości? Skąpstwo, chciwość, pragnienie wzbogacenia się, wszystko to strasznie koniec. Zastygły trup leży pod zachłanionym prześcieradłem, opuszczony w ponurym, pustym domu. I nie ma na świecie człowieka, który by powiedział: on wyświadczył mi kiedyś przysługę, powiedział mi dobre słowo, kiedy potrzebowałem pociechy. Teraz odwdzięczę mu się za to. Kot tylko drapał do drzwi i gdzieś pod podłogą głośno harcowały myszy. Dlaczego mącą ciszę? Scrooge nie śmiał roztrząsać tych pytań. Duchu, rzekł w końcu, to straszne miejsce. Nigdy nie zapomnę nauki, jaką tu otrzymałem. Chodźmy stąd. Lecz duch wciąż wskazywał mu ręką głowę trupa. Wiem, duchu, czego żądasz ode mnie, szepnął Scrooge, lecz nie mogę tego spełnić. Brak mi sił. Zdawało się, że duch bacznie przyjrzał mu się pod kapturem. O duchu, zawołał Scrooge, jeśli istnieję, chociaż jeden człowiek, którego śmierć tego nieboszczyka zmartwiła, pokaż mi go. Błagam cię. Serdecznie dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne nasze spotkanie już jutro. Do widzenia.